Według badań prawie 50% Polaków deklaruje, że nie ma żadnych oszczędności, ale jedynie 20% uznaje swoją sytuację finansową za słabą. Oznacza to, że wiele osób bez oszczędności uważa, że wszystko u nich okej. Dlaczego? Nie wiem, ale przypuszczam, że brakuje im wyobraźni. Wystarczy większa awaria samochodu, popsuta lodówka albo jakiś inny niespodziewany wydatek i nagle mamy problem. Możliwe, że trzeba będzie się zapożyczyć, co zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem. Naszą tarczą, która powinna chronić nas przed tego typu zdarzeniami, jest oczywiście zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu, a także finansowa poduszka bezpieczeństwa. Co to takiego? Jest to podstawowy cel finansów osobistych i pierwszy krok do niezależności finansowej. No a trochę mniej górnolotnie, to po prostu odpowiednio ulokowana kwota oszczędności, która pozwoli nam na przeżycie 6 miesięcy bez żadnych dochodów. Dla przykładu, jeśli miesięcznie wydajecie 2000 zł, to poduszka powinna wynosić 12 tysięcy. Ważne jednak, żeby wiedzieć, ile wydajemy, bo jeśli nigdy nie spisywaliście wydatków, ani nie prowadziliście budżetu domowego, no to może się okazać, że ta kwota jest znacznie wyższa niż wam się wydawało. Wracając do przykładu, wyszło nam 12 tysięcy złotych i to przy jednej osobie. Dla 3-4-osobowej rodziny spokojnie może to być kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlaczego tak dużo? Taka kwota sprawia, że nawet w przypadku utraty pracy jesteście zupełnie spokojni. Powoduje to też, że możecie czuć się pewniej w miejscu zatrudnienia. Łatwiej będzie wam wyrazić własne zdanie, nie zgadzać się czy negocjować lepsze warunki umowy. Dzięki niej dobrze wiecie, że jeśli coś nie będzie wam odpowiadać, to możecie szybko zmienić pracę na inną, nie martwiąc się, co się stanie, gdyby z jakiegoś powodu te poszukiwania trochę się przeciągnęły. Krótko mówiąc, poduszka finansowa zabezpiecza nas przed wszystkimi nieprzewidzianymi wydatkami, kryzysami i sytuacjami, w których nagle potrzebujemy więcej pieniędzy. Może się wydawać, że zbudowanie takiej poduszki to coś bardzo trudnego, ale nie musi tak być. Jeśli trochę zaciśniemy pasa, to przez 2 lata powinno nam się bez problemu udać. Duża część z was poradziłaby sobie z tym zadaniem w ciągu 12 miesięcy, a przypuszczam, że znajdą się i tacy, którzy odłożyliby potrzebną sumę w pół roku. No dobrze, ale powiedzmy, że mamy już środki potrzebne na poduszkę bezpieczeństwa. Co powinniśmy z nimi zrobić? Schować w skarpetę, trzymać w banku czy zainwestować, no bo przecież mamy dużą inflację i pieniądze, które leżą bezczynnie, tracą na wartości. Mamy 2 najważniejsze zasady. Po pierwsze, powinniśmy mieć łatwy dostęp do tych środków. Część z nich powinna być ulokowana w taki sposób, żebyśmy od razu mogli je wypłacić, natomiast reszta musi być dostępna najpóźniej w przeciągu kilku dni. Druga zasada mówi o tym, że pieniądze te muszą być bezpieczne. Nie powinniśmy kupować za nie aktywów o dużej zmienności, bo może się okazać, że ich cena spadnie akurat wtedy, kiedy my będziemy ich potrzebować. Będziemy zmuszeni sprzedać na stracie, no i w ogóle to słabo. Z tego powodu nie trzymamy poduszki finansowej w Bitcoinie ani w akcjach. To, co nam zostaje, to konta oszczędnościowe i lokaty, które aktualnie praktycznie nic nie płacą, oraz obligacje skarbowe indeksowane inflacją. To właśnie w tych miejscach trzymam swoją poduszkę bezpieczeństwa i w mojej opinii to najlepsze opcje. Proponuję podzielić ją na 2 części w proporcjach według własnego uznania, uwzględniając swoją potrzebę bezpieczeństwa i część trzymać w banku na koncie oszczędnościowym, gdzie w każdej chwili możemy je wypłacić, a część w obligacjach skarbowych, które częściowo będą chronić środki przed inflacją. W pierwszej opcji nie mamy takiego zabezpieczenia, więc realnie tracimy, a w drugiej musimy czekać około 5 dni na wypłatę, a w dodatku mamy do czynienia z niewielką opłatą w przypadku wcześniejszego wykupu. Razem jednak obie te opcje całkiem nieźle się uzupełniają. Możecie też rozważyć trzymanie części poduchy w innej walucie, na przykład w dolarze, ale ja osobiście tego nie robię. Najważniejsze jest jednak nie to, w czym trzymamy poduszkę finansową, tylko żeby w ogóle ją mieć. To narzędzie czasami naprawdę potrafi uratować życie, więc niezależnie od waszego wieku i tego, w jakiej jesteście sytuacji, zachęcam, żeby zbudować swoją własną poduszkę finansową i zapewnić sobie miękkie lądowanie, bo właściwsze od pytania, czy będzie wam ono potrzebne, będzie raczej pytanie kiedy. No a jeśli chcecie ułatwić sobie ten proces, to koniecznie obejrzyjcie ten film, w którym przedstawiam 5 prostych i skutecznych sposobów na oszczędzanie pieniędzy.